Będziemy mieli bardzo dużo huge petów za darmo i to w nowej aktualizacji, która będzie już jutro. Zobaczcie sobie huge Easter Dominus, ale to nie wszystkie huge pety, które wejdą właśnie w tej nowej aktualizacji. Moi drodzy, przecieki, wszystko co powinniście wiedzieć. Mam dla was niesamowite i dobre informacje. Zobaczcie sobie ekskluzywne jajko. Zacznijmy od tego, że w ekskluzywnym jajku zazwyczaj mamy 3 ekskluzywy normalne, 2 huge pety i jakiś Titanic. I teraz tak, moi drodzy, wygląda na to, że będziemy mieli o wiele więcej darmowych huge petów. Już wam pierwszego pokazałem, huge Easter Dominus. Obstawiam, że on będzie akurat za Robuxy, ale jeszcze mamy kolejnego, huge Easter Bunny i do tego huge Painted Cat i naprawdę mega fajnie to wygląda. I jeszcze mamy huge Marshmallow Agony, więc wydaje mi się, że przynajmniej 2 huge pety będą za darmo. Wy napiszcie w komentarzach, jak uważasz, który z tych huge petów, który tu wam pokazuję teraz, które się wyświetlają na ekranie, będzie darmowy, a który za Robuxy. Prawdopodobnie 2 darmowe i 2 za Robuxy. Mamy też nowe darmowe huge pety. Zobaczcie, mamy tego huge peta tutaj oraz następnego. Jeden to jest Easter, drugi to jest Painted. Mamy Easter Owla. Fajnie wygląda. Być może będziemy mieli jakiegoś też nowego secreta. Tutaj słuchajcie, mamy potwierdzenie, że będzie jajko za Robuxy. Zaraz sprawdzimy sobie. Jak widzicie, tutaj jest 3200, a tu jest jakieś za 1900. Wydaje mi się, że cena będzie zmieniona. Ale ciekawe, i tak będzie wyglądał ten Easter gift. To będą te gifty. Niestety myślałem w poprzednim odcinku, że te gifty będą darmowe, ale niestety nie. To będzie ekskluzywny gift. Co ciekawe, mamy bardzo dużo jajek. Zobaczcie, 2, 4, 5 nowych jajek. Wydaje mi się, i teraz tutaj jest jakaś moja teoria, bo mamy dwie opcje. Albo będą to jajka, które będziemy zbierać po prostu, taki egg hunt, polowanie na jajka, że będziemy ich szukać, albo to będą jajka do otwierania. Zobaczymy, bo słuchajcie, będziemy mieli tutaj kolejne jajka, jak widzicie, i tu jest wersja normalna i złota, więc, ale chociaż to nie są te same jajka, więc te jajko, które tu widzicie, będą na pewno jajkami do otwierania, bo złote wersje zazwyczaj są jako openingi, prawda? Ale co ciekawe, w tym evencie będzie to event naprawdę mega fajny. Nie będzie to event jak April Fools, bo jak zobaczycie tu na ekranie, będziemy mieli obiekty do niszczenia, więc będziemy zbierać nową walutę. Co za tym idzie, będziemy nie musieli tutaj, pety będą, słuchajcie, potrzebne jak najmocniejsze. Także to jest mega ułatwienie, nie będziemy musieli mieć tutaj enchantów, mega spoko. Tak jak ostatnio mieliśmy z eventem na Świętego Patryka. Zobaczcie, mamy też takie obiekty. Jejku, to kocie łapki albo psie łapki, nie wiem szczerze. Mamy też zdjęcie, które wyciekło z Twittera, Preston udostępnił. Zobaczcie, jak to ładnie, huge Easter Dominus, jak ładnie wygląda. Albo ten huge Easter Cat z koszykiem. Słuchajcie, mega ładne te pety są, mega fajne i mam nadzieję, że ten event, nawet jestem pewny, słuchajcie, że ten event będzie dużo lepszy niż rok temu. Pamiętacie rok temu, jaka była badziewny ten event? Że myśmy musieli niszczyć te jajka i była szansa na jakiegoś mega peta, który tak... Była mała szansa na huge peta, a były takie słabe dziadowskie pety. Nawet ten legenda, ten Easter Bunny, którego wam zaraz pokażę. Zobaczcie, te Easter Bunny były naprawdę słabymi legendami. Nie były o wiele mocniejsze od tych, które mieliśmy wcześniej. Więc słuchajcie, event będzie naprawdę kozacki. Także newsiki tylko u brota. YouTube jakimś cudem polecił ten film tobie, więc kliknij w niego, obejrzyj koniecznie, bo jak poleca, to musisz, nie? To film ode mnie, a chcesz więcej, to klikaj. No klikaj.